W sobotę 16 sierpnia na dziedzińcu przed Pałacem Sanguszków w Lubartowie impreza pod nazwą Motozła zgromadziła zarówno wielbicieli, jak i właścicieli zabytkowych pojazdów. To już drugi rajdozłaz tutaj po powiecie lubartowskim. Bardzo się cieszymy, bo z roku na rok on się rozrasta. W tym roku jest zdecydowanie więcej załóg, o tym powie komandor. My natomiast w tym roku robimy obsługę hotelarsko-gastronomiczną, tak. Cały czas karmimy naszych uczestników i przyjezdnych, mamy dużo Ślązaków, także kuchnia jest wymagająca. Dzisiaj dla odmiany przygotowaliśmy dla nich pyszny barszcz ukraiński. Mam nadzieję, że wszystko zjedzą ze smakiem, jak również noclegi i sprawy techniczne. Bardzo chciałbym podziękować starostwu powiatowemu, czyli panu staroście, ponieważ jest to impreza jak zwykle współfinansowana przez właśnie powiat. Dzięki temu możemy jeszcze mocniej, jeszcze bardziej zaprezentować się wśród uczestników z całej Polski. Jest to 12. runda Mistrzostw Polski w kategorii pojazdów zabytkowych, 4. runda w kategorii motocykle i po raz drugi gościmy ją na terenie powiatu lubartowskiego. Wczoraj wystartowało 65 załóg na trasę rajdu. Dzisiaj troszeczkę mniej ze względów na pogodę, ale w tej chwili jedzie około 50 motocykli do nas tutaj. A co dzisiaj tutaj zobaczymy na dziedzińcu przed Pałacem Sanguszków? Zobaczymy próbę sportową, taką polegającą na przejechaniu przez deskę, przewożenie pieczki zabawowe i konkurs elegancji, gdzie zawodnicy zaprezentują się w strojach z epoki dobranych do motocykla. W naszym rajdzie jedzie dwa Sokoły 600, Sokół 125, nasza rodzima produkcja, kilka BMW z przedwojennych, NSU, także ciekawe pojazdy, naprawdę warto przyjść i obejrzeć coś takiego. Czy nie uważa Pan, że ta impreza w tym roku cieszy się jeszcze większą popularnością niż w ubiegłym? No, pobiliśmy rekord, ponieważ w ubiegłym roku wyjechało na trasę 44 załogi, a w tym roku 65. Także jest to impreza rozwojowa. Plac przed ratuszem, jak się okazuje, szczególnie niebezpieczny jest nocą. Często dochodzi tam do bujek i incydentów po alkoholu. Niestety w tym miejscu nie ma monitoringu, który z pewnością pomógłby, jeśli nie zapobiegać, to przynajmniej ujmować awanturników. Jakiś czas temu na placu przed ratuszem doszło do pobicia mieszkańca Lubartowa oraz jego kolegów w samym centrum miasta. To nie pierwszy tego typu incydent. Jak się okazuje podczas rozmowy z mieszkańcem, który plac przed ratuszem ma na wyciągnięcie ręki, tu bezpiecznie nie jest. Pan mieszka w pobliżu tego placyku. Proszę powiedzieć, jak pan ocenia bezpieczeństwo na tym placu? Proszę pani, tu nieszczególnie jest bezpiecznie wieczorami. Na tych ławkach tworzą się grupki. Wszyscy piją alkohol, bo niedaleko sklep monopolowy. Policja tak właściwie chodzi tylko w dzień. A później już jej nie ma. Tu nie jest bezpiecznie. Sądzę, że to nie w pubach rodzą się awantury, tylko właśnie na tym placu. Od początku wakacji tu bili się chyba 10 razy. Ciągle widać, jak jeden drugiego zaczepia, bo zamiast kupić piwo w pubie i posiedzieć kulturalnie, to kupują więcej za mniej. A proszę pana, chciałam zapytać o monitoring. Tutaj z tego, co widzimy, nie ma monitoringu. Czy pan uważa, że gdyby był, byłoby bezpieczniej? Myślę, że ludzie by się trochę mniej bali. No a teraz to sama pani widzi, jak jest. Policja potwierdza, że interwencje są często zgłaszane. W ostatnim czasie na terenie placu pod ratuszem w centrum miasta doszło do dwóch takich poważniejszych zdarzeń. Miały miejsce bijatyki pomiędzy osobami. Tam poszkodowani doznali obrażeń dosyć poważnych, obrażeń twarzy, obrażeń ogólnie całego ciała, potłuczeń. Wcześniej na tym terenie dochodziło głównie do zakłóceń ciszy nocnej spożywania alkoholu. Odbieraliśmy niemal codziennie w okresie letnim telefony od okolicznych mieszkańców zgłaszających tego typu interwencje, takie problemy. Interweniowaliśmy na te zgłoszenia na bieżąco, ich sprawcy wykroczeń ujawnionych tam na miejscu byli karani mandatami karnymi, bądź były kierowane na nich wnioski o ukaranie do Sądu Rejonowego w Lubartowie. Sprawcy większości z tych incydentów zostali ustaleni, są nam znani i są oni sukcesywnie zatrzymywani. Niewątpliwie należy uznać, że monitoring w jakimś miejscu przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa. Jednak tutaj przede wszystkim właściciele
tych lokali gastronomicznych, które funkcjonują w centrum miasta, to oni przede wszystkim powinni zadbać o bezpieczeństwo własnych klientów. My jako policja nie jesteśmy w stanie stać 24 godziny na dobę przy o jednym ogródku piwnym i pilnować, żeby tam się nikomu nic nie stało. Gdyby dochodziło do takich sytuacji, to każdy z mieszkańców naszego miasta zechciałby, aby przy jego domu, przy jego podwórku postawić policjanta, który by pilnował jego własności. Weekend to okres wypoczynku, ale również zabawy, która nie zawsze kończy się bezpiecznie. Od początku wakacji mamy do czynienia z częstymi incydentami na terenie Deptaka w Lubartowie. W miejscu, gdzie kiedyś był targ, teraz młodzi ludzie spożywają alkohol i wszczynają bójki. Często ofiarami są niewinni ludzie. Czy monitoring poprawiłby stan bezpieczeństwa? Czy nie wymusiłby zmiany zachowania na młodych ludziach? Dlaczego mimo patroli policji wciąż dochodzi tutaj do bójek? I tu rodzi się pytanie, czy monitorowanie tego placu ułatwiłoby pracę policji i utrzymanie porządku w tym mieście? Dla kanału S Magda Małek. Święto Wojska Polskiego w tym roku tradycyjnie obchodzone było hucznie w całej Polsce. Również i w Lubartowie uczczono pamięć polskich żołnierzy, a także wspomniano Bitwę Warszawską. Również i w tym roku w całym kraju miały miejsce uroczystości przypominające nam o cudzie nad Wisłą, a w Warszawie odbyła się wielka defilada wojskowa. Uczestniczenie w uroczystościach ułatwia fakt, że ustawowo 15 sierpnia jest dniem wolnym od pracy. W Lubartowie mieszkańcy uczestniczyli w złożeniu wiązanych kwiatów pod pomnikiem legionistów na cmentarzu koło kościoła świętej Anny oraz w dyskusji o tematyce Bitwy Warszawskiej. Lubartowskie uroczystości zorganizował Zarząd Koła Miejskiego Związku Kombatantów RP i byłych więźniów politycznych oraz Klub Oficerów Rezerwy imienia Samodzielnej Grupy Operacyjnej Polesie w Lubartowie. W całej Polsce z okazji Święta Wojska Polskiego odbywały się obchody, również w Lubartowie, tutaj w tym biurze kombatantów. Chciałabym poznać szczegóły tego spotkania. W rocznicę zwycięskiej walki zwanej Bitwą Warszawską 15 sierpnia jest obchodzone Święto Wojska Polskiego. Bitwa Warszawska jedna z 18 bitew, które zdecydowały o losach świata. Nazwana też cudem nad Wisłą ze względu na spektakularne zwycięstwo nad przeważającymi siłami Sowietów. 94 lat temu, 15 sierpnia 1920 roku, w Bitwie Warszawskiej Polacy pokonali Armię Czerwoną. Wygrana zapewniła naszemu krajowi niepodległość na blisko 20 lat i równocześnie uchroniła Europę Zachodnią przed rewolucją komunistyczną. Chciałabym zapytać, w jakiej atmosferze przebiegało to spotkanie? To spotkanie przebiegało w fantastycznej atmosferze, bo przede wszystkim poszliśmy z pocztami sztandarowymi na cmentarz. Tam złożyliśmy kwiaty pod pomnikiem legionowym oraz pod pomnikiem, który między innymi mówi o marszałku Piłsudskim, że dzięki niemu odparliśmy nawałę bolszewicką w 1920 roku. Po złożeniu wiązanych kwiatów poczty sztandarowe przeniosły się tutaj do biura zarządu kombatantów na ulicę Mickiewicza. I tutaj miałem taką krótką pogadankę pod tytułem Wspomnienie o warszawskiej bitwie, w której z grubsza, jak to się mówi, z większymi faktami przedstawiłem, jak sprawa wyglądała, a przede wszystkim chodziło o opracowanie manewru z Nadwieprza przez generała Sikorskiego. Wybuchła afera związana z wyborem Mariana Bobera na dyrektora. Dość, krzyczeli rok temu rodzice uczniów uczęszczających w zeszłym roku do liceum ogólnokształcącego. Ich protest spowodowany był decyzją o odsunięciu od zarządzania szkołą dyrektora Radosława Bożyńskiego. Od tamtych wydarzeń minął rok i tym razem także dość mówią, ale rodzice ze szkoły podstawowej. Protest, tym razem rodziców dzieci z klas młodszych, sprowokował burmistrz Janusz Bodziacki, który po tym, jak konkurs wygrał dotychczasowy dyrektor Marian Bober, zamiast na 5 powierzył obowiązki dyrektora tylko na rok. Konkurs na dyrektora burmistrz ogłosił już 16 czerwca 2014 roku. Zgodnie z artykułem 36a ustawy o systemie oświaty stanowisko dyrektora szkoły lub placówki powierza się na 5 lat szkolnych.
W uzasadnionych przypadkach można powierzyć to stanowisko na krótszy okres, jednak nie krótszy niż jeden rok szkolny. Konkurs, który został ogłoszony przez Bodziackiego, miał wyłonić nowego dyrektora, który zgodnie z przepisami ustawy miał być wybrany na 5 lat. Sam konkurs przebiegał bez zastrzeżeń. Jak już wspominaliśmy, konkurs ogłoszony został 16 czerwca. 2 tygodnie później burmistrz powołuje komisję konkursową. W jej skład wchodzą m.in. Anna Bielińska oraz Ewa Sędzimierz, obie jako przedstawiciele burmistrza. Tym samym zarządzeniem burmistrz wyznacza na przewodniczącą komisji sekretarz Bielińską. Do konkursu przystępują 2 osoby. Pierwsza z nich to Marian Bober, dotychczasowy dyrektor. Druga z osób to Aleksandra Berger. Co ciekawe, Aleksandra Berger 4 lata temu startowała w wyborach z listy Prawa i Sprawiedliwości, z tego samego okręgu co burmistrz Bodziacki. Dla większości komisji lepszym kandydatem okazuje się Marian Bober. Informacja o wyniku postępowania konkursowego na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 imieniem Piotra Firleja w Lubartowie. Informuję, że w wyniku postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 imieniem Piotra Firleja w Lubartowie wyłoniono kandydata pana Mariana Bobera zamieszkałego w Lubartowie. Uzasadnienie. Kandydat spełnił wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu konkursu i uzyskał w głosowaniu tajnym bezwzględną większość głosów obecnych na posiedzeniu członków komisji konkursowej. Czytamy w dokumencie, pod którym podpisała się Anna Bielińska. Wydawało się, że inaczej niż w przypadku byłego już dyrektora Bożyńskiego, wszystko przebiegnie zgodnie z oczekiwaniami i że nowy, stary dyrektor Bober swoją funkcję sprawować będzie przez 5 lat. Tymczasem dopiero 27 sierpnia, czyli na 4 dni przed rozpoczęciem roku szkolnego, Bodziacki wydaje zarządzenie, w którym czytamy. Powierzam panu Marianowi Boberowi stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 imieniem Piotra Firleja z siedzibą w Lubartowie przy ulicy 1 Maja 66/74 na okres 1 roku szkolnego od dnia 1 września 2014 roku do 31 sierpnia 2015 roku. Taka decyzja burmistrza oznacza, że Bober swoją funkcję będzie sprawował tylko przez rok. Nie wiem, dlaczego pan burmistrz podjął taką decyzję, ale przyjąłem warunki. Jestem zawiedziony, spodziewałem się, że otrzymam nominację na 5 lat. Gdyby warunki konkursu określały, że będzie to umowa tylko na rok, wcale bym nie startował. Było przecież tyle innych szkół, chociażby w Lublinie. Chciałem jednak startować na dyrektora swojej szkoły. Powiedział tygodnikowi Wspólnota Marian Bober. Dlaczego Marian Bober został zatrudniony na stanowisku dyrektora tylko na rok? W rozmowie, w spotkaniu przedstawiłem panu dyrektorowi uzasadnienie do tej decyzji i pan dyrektor ją zaakceptował. Co przesądziło o pana decyzji? No przekazane uzasadnienie panu dyrektorowi. Co było w tym uzasadnieniu? No pan dyrektor poznał to uzasadnienie. Czy pan wie, że sprawa najprawdopodobniej skończy się w sądzie pracy? Nie mam takiej podstawy, takiej orientacji, natomiast dzisiaj zostałem poproszony przez wojewodę jako nadzór do zarządzenia o dokumenty w tej sprawie. Przygotowujemy dokumenty. Czy Bodziacki mógł powołać dyrektora na okres krótszy? Zgodnie z obszernym orzecznictwem ta decyzja może rodzić wątpliwości natury prawnej. Pod zarządzeniem burmistrza nie ma uzasadnienia. Czy takie uzasadnienie usłyszał sam zainteresowany? Marian Bober poinformował przegląd, że żadnego uzasadnienia skrócenia decyzji nie było, a w piśmie, które otrzymał, były te same zapisy, co w zarządzeniu burmistrza, czyli stwierdzenie o powierzeniu kierowania szkołą na rok oraz ogólne zapisy z prawa oświatowego. Czytamy na stronie przeglądu lubartowskiego. Co zatem może zrobić sam dyrektor? Jak czytamy w wyroku Sądu Najwyższego, zasadność powierzenia stanowiska dyrektora szkoły na okres krótszy niż 5 lat szkolnych podlega kontroli sądowej. Oznacza to, że dyrektor szkoły, który otrzymał powierzenie na okres krótszy niż 5 lat, może dochodzić swoich praw przed sądem pracy. Organ, który dokonał takiego powierzenia, jeśli sprawa trafi do sądu, będzie musiał wytłumaczyć się z podjętej decyzji. I tak też zamierza postąpić dyrektor Bober. Stosowne zawiadomienie złożyłem już do nadzoru prawnego wojewody lubelskiego. Powiedział przeglądowi lubartowskiemu Marian Bober. Jednak dyrektor nie został sam w proteście przeciwko poczynaniom Bodziackiego. Za Boberem murem stanęli rodzice. W rozmowie telefonicznej z naszą redakcją przewodniczący Rady Rodziców Mariusz Dados stwierdził, że Rada Rodziców skierowała do wojewody prośbę o wyjaśnienie tej kwestii. Dlaczego między innymi dyrektor Marian Bober został zatrudniony na rok, a nie na 5 lat? Jak zatem widać, nasze miasto po raz kolejny przeżyje wstrząs. Jeżeli okaże się, że rację będzie miał dyrektor, to wówczas będzie to już kolejna afera związana z błędnymi decyzjami.
Jeżeli organ nadzorczy i sąd nie podzielą zastrzeżeń Bobera, będzie on tylko rok dyrektorem. Co łączy dwóch dyrektorów, którzy mają pod górkę, jeżeli chodzi o decyzje podejmowane przez burmistrza? Obaj mają nazwiska na literę B. Obaj mają poparcie rodziców, zarówno pierwszy, jak i drugi swoje racje muszą udowadniać, odwołując się do organów nadzoru lub sądów. Obaj także nie są związani z lubartowskim Prawem i Sprawiedliwością. A trzeba pamiętać, że zarówno burmistrz, jak i jego koledzy startujący na radnych z Komitetu Wyborczego PiS w okręgu, z którego dzieci uczą się w szkole z nielubianymi przez władzę dyrektorami, dostali poparcie prawie 650 wyborców. Zapewne rodzice podczas najbliższych wyborów podziękują tym, którzy kiedy startowali, obiecywali, że sprawy mieszkańców będą dla nich najważniejsze. Na osiedlu Popiełuszki ruszają docieplenia. Prace w spółdzielni idą pełną parą. Stare osiedla wyglądają jak nowe. Wydawało się, że zakres prac, który realizuje spółdzielnia, nie może być już większy. Tymczasem zarząd spółdzielni podjął decyzję, że jeszcze w tym roku rozpocznie docieplenia bloków na osiedlu Popiełuszki. Bloki, których remont planowany jest jeszcze w tym roku, to Popiełuszki 2, 10 oraz 10A. Zarząd podjął kolejne decyzje o remontach w tym roku. Dlaczego? Po pierwsze to dlatego, że mieszkańcom obiecaliśmy te remonty. Mieszkańcy oczekują na te remonty. I zgodnie z umową, którą zawarliśmy z mieszkańcami w chwili, kiedy mieliśmy wszystkie zgody, a te zgody zbieraliśmy przez kilka lat niestety, dopiero wtedy mogliśmy złożyć pozwolenie na budowę i dopiero wtedy mogliśmy poważnie zacząć myśleć o tych pracach. I to jest pierwsza przyczyna. Druga przyczyna to jest taka, że udało nam się jako spółdzielni mieszkaniowej pozyskać środki zewnętrzne na docieplenie tych bloków, a mianowicie mówię oczywiście o kredycie termomodernizacyjnym. Tak jak w przypadku pozostałych budynków wielorodzinnych w Lubartowie, tak samo w przypadku tych trzech bloków na osiedlu Popiełuszki będą to kredyty, które będą częściowo umorzone po tym, jak skończymy remont i po tym, jak zgodnie z audytem zaoszczędzimy na energii cieplnej. Więc no, nie byłbym sobą, gdybyśmy mieli wydawać tylko własne środki spółdzielni mieszkaniowej. Udało nam się te środki pozyskać. No i nie ukrywam, że również członkowie Rady Nadzorczej, ci, którzy wywodzą się tu z osiedla Popiełuszki, którzy no, bardzo mocno dbają o interes tego osiedla, również dosyć mocno interweniowali w sprawie, żebyśmy jednak, jak tylko zdobędziemy środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, żebyśmy wchodzili i żebyśmy jeszcze w tym roku starali się te remonty zrealizować. Stąd też nasza decyzja, a nie ukrywam, że osiedle Popiełuszki to jest kolejne osiedle, które będzie w kolejnych latach systematycznie modernizowane. Oto, by prace na osiedlu Popiełuszki zaczęły się jeszcze w tym roku, na posiedzeniu Rady Nadzorczej zabiegał Zbigniew Sołyga oraz Jacek Tchórz. Jakie prace są planowane na osiedlu Popiełuszki? No jak już wiemy, pierwsze bloki zostaną ocieplone jeszcze w tym roku. Wiadomo, że najgorzej to jest zacząć, prawda, ale jak już zaczęte, to już teraz będzie na pewno dużo szybciej. Na przyszły rok planujemy ocieplenie kolejnych budynków mieszkalnych. Jakie prace według Pana powinny być jeszcze zrealizowane? No patrząc na inne osiedla, gdzie jest to wszystko rewitalizowane, gdzie są te zmiany, gdzie są te drogi szerokie, bezpieczne, gdzie to wygląda zupełnie inaczej, chcielibyśmy, żeby to osiedle wyglądało tak samo. No i do tego dążymy, żeby to osiedle wyglądało tak samo dobrze, jak pozostałe osiedla. Ale co konkretnie będzie realizowane? Konkretnie będą docieplane kolejne budynki. Będą, chyba tu nie zdradzę żadnej tajemnicy i pan prezes się na mnie zdenerwuje, jeżeli powiem, że dosłownie za kilka dni będą powstawały, będą poprawiane, będą budowane nowe place zabaw na osiedlu 1 Maja i na Lubelskiej. Tak? Będą budowane siłownie, super bezpieczne place zabaw dla dzieci, gdzie te dzieci będą mogły się bezpiecznie bawić. Drogi, które są, chciałbym, żeby te drogi wyglądały tak samo jak na innych osiedlach tutaj na osiedlu Popiełuszki, dlatego że to jest bardzo bezpieczne, są szerokie, spełniają wszystkie standardy, no i ze względu na zawód, który wykonuję, dla mnie to jest bardzo ważne, prawda, jeżdżąc widzę, jak to wygląda na naszym osiedlu, jak tutaj jest ciasno, gdzie nie ma miejsc parkingowych i tak dalej, a widzę to, co jest tam, także bardzo, bardzo staramy się, żeby tutaj to powstało jak najszybciej. Czy tak jak w przypadku innych osiedli rewitalizowanych jest szansa na pozyskanie środków zewnętrznych dla osiedla Popiełuszki? Oczywiście, że tak. Prezes Tomasiak zawsze dba o to, żeby jednak tych pieniędzy uzyskać jak najwięcej z zewnątrz. W tym przypadku będzie tak samo. Pierwsza rzecz, którą zrobimy, to będzie modernizacja kotłowni, dzięki czemu mieszkańcy osiedla Popiełuszki będą mniej płacili za czynsz, tak? Czyli będzie obniżona kwota, jeżeli chodzi o podgrzewanie zarówno wody, jak i też ogrzewanie mieszkań. Ważną rzeczą jest też, że planujemy podłączyć pod tą kotłownię kolejne osiedle, czyli osiedle 1 Maja i osiedle Lubelską.
Na osiedlu Popiełuszki brakuje także miejsc parkingowych. Pomysł, jak rozwiązać ten problem, ma Grzegorz Gregorowicz. Problemem osiedla Popiełuszki jest brak miejsc parkingowych. Jaki ma pan pomysł na rozwiązanie tego problemu? Nie ma cudownych recept tak od razu, ad hoc, skoro przez tyle lat nie znaleziono jakiejś dobrej recepty. Natomiast jak się praktycznie spojrzy na rozwiązywanie realnych problemów mieszkańców Lubartowa, to myślę, że można jakieś rozwiązanie znaleźć. Uważam, że do tej pory za dużo mieliśmy polityki i ideologii w takim lokalnym wymiarze, natomiast praktyczne problemy leżały odłogiem. Wystarczy spojrzeć choćby za moimi plecami. Znajduje się działka, która kiedyś była przeznaczona na Centrum Kultury na tym osiedlu. Fakt jest taki dzisiaj, że mamy 4 centra kultury, potencjalnie niebawem, natomiast nie mamy kultury. Chodzi o to, żeby nie było tak w przypadku praktycznych rozwiązań. Dlatego trzeba by na tej działce po prostu zbudować duży parking. W Lubartów choruje raz na małą, efektywną jakby powierzchnię zabudowy, ale też na mało rozwiązań infrastrukturalnych ułatwiających życie mieszkańców. Taki parking bardzo by ułatwił to życie nam, kierowcom, ale generalnie mieszkańcom. Więc moim zdaniem parking to jest idealne rozwiązanie, które należy zrealizować w przyszłości. Sądzę, że w następnej kadencji. Osiedle Popiełuszki, najmłodsze tak duże skupisko mieszkańców. Niestety w latach 90., kiedy powstawało, nikt nie pomyślał, że obok bloków powinny znajdować się parkingi. Same bloki stanowią zwartą zabudowę. To osiedle miało także w Radzie Miasta radnego Andrzeja Sekułę oraz burmistrza Bodziackiego, którzy mimo, że mieszkają na tym osiedlu i co ważne, rządzili miastem przez ostatnie 4 lata, nie przygotowali dla osiedla ani jednego miejsca parkingowego. Miejmy nadzieję, że pomysły Gregorowicza i Tchórza zostaną docenione przez radnych nowej kadencji. Rusza kampania wyborcza. Szumiec zaczyna od lania wody. Dobiega końca obecna kadencja Rady Miasta. Za 2 miesiące pójdziemy do urn. Przez ostatnie 4 lata wielu z nas zarzucało naszym przedstawicielom w ratuszu, że ci ostatni leją wodę. Już nie w przenośni, ale dosłownie. Do lania wody przystąpili radni klubu Wspólnoty Lubartowskiej z wiceburmistrzem Radosławem Szumcem na czele. Jednak Szumiec i jego koledzy oprócz lania wody w minionej kadencji zasłynęli także tym, że na sesji opowiadali bajki. Wspólnota Lubartowska to wyjątkowo ciekawy klub. Część z jego liderów wywodziła się z Sojuszu Lewicy Demokratycznej. 4 lata temu to jednak członkowie SLD, działający w WL, stworzyli koalicję z lubartowskimi działaczami Prawa i Sprawiedliwości. Współpraca prawicowego PiS i lewicowej wspólnoty wydawała się czymś niezwykłym. Metamorfozy, jakie przechodził ów klub, były szeroko komentowane w mieście. Na początku kadencji do klubu wstąpił Janusz Jemielniak, który w 2010 roku startował z komitetu WIR Jerzego Zwolińskiego. Na końcu kadencji klub opuścili radni Jan Ściseł i Jerzy Tracz. Czym zasłynął ów klub? Z pewnością niezwykłymi wystąpieniami radnych, którzy uznali, że mównica w lubartowskim ratuszu to odpowiednie miejsce do opowiadania bajek. Swoimi popisami na sesji Rady Miasta zasłynął Marek Polichańczuk. Jestem młodym radnym, młodym stażem, a nie wiekiem. Uczę się więc od starszych kolegów, oczywiście starszych doświadczeniem. Z uwagą więc słuchałem wielu wystąpień i na tej sesji, i na poprzednich sesjach. Były wizje, były również sny, ale nie było bajki. Pozwolę sobie więc o opowiedzenie bajki. Mam nadzieję, bajki z morałem. Oczywiście zbieżność miejsca, osób i czasu jest zupełnie przypadkowa. Jak łatwo się domyśleć, radny bajkę opowiedział. W zeszłym tygodniu działacze wspólnoty postanowili przystąpić do wdrożenia kolejnej rzeczy, z której słyną politycy, a więc dolania wody. W centrum zorganizowali akcję, podczas której wylali na siebie kubły z wodą. Podobno akcja miała szczytny cel. Podobno chodziło o pomoc niepełnosprawnej dziewczynce. I podobno cała akcja nie miała nic wspólnego z kampanią wyborczą do samorządu. Portal lubartów24.pl na swojej stronie umieścił film z lania wody, gdzie nawet niezbyt uważny obserwator dostrzeże wiceburmistrza nie ze zdjęciem niepełnosprawnego dziecka, a z ogromnym banerem w tle i nazwiskiem samego burmistrza. Okazuje się, że sam Szumiec zdawał sobie sprawę z faktu, że owa akcja może być źle odebrana. Bez względu, czy ktoś myśli o tym negatywnie wydarzeniu lub pozytywnie, to i tak bym to zrobił. Jak widać, organizatorzy zadbali nie tylko o baner z nazwiskiem kandydata na burmistrza, ale także o odpowiednie koszulki.
Takie postępowanie wywołało szereg negatywnych komentarzy, jakie umieścili internauci pod filmikiem na portalu lubartu24.pl. Oto niektóre z nich. Kampania wyborcza. Czas start. Podsumował akcję JLB. Chociaż się umył. Kampania wykreowana na Julce. Czy trzeba medialnie pokazywać się, by pomóc? Mógł osobiście skontaktować się z rodzicami Julii. 2. Po co ten wielki billboard, koszulki? Wpłacili po 200 zł, okej, w porządku. Ta kwota mogłaby być podwojona, myślę spokojnie, ze względu na koszt billboardu oraz koszulek. Z jednej strony pomoc, okej, ale wykonanie żenujące, panie Szumiec. Głosu mojego nie będzie. Wtórował mu Lubartowiak 6. O, nawet banner i koszulki były. Podtrzymuję swoją wypowiedź z innego wątku, że to jest lansem podszyte, lansem przedwyborczym. Bardziej pomagają ci, co wpłacają nawet spore kwoty i nie oczekują za to poklasku. To dla odmiany zdanie jeszcze innego internauty. Nieco bardziej dosadny był inny z komentatorów podpisujący się jako władca powiatu. Jako wyborca powiem tak, jeżeli ktoś chce mnie kupić na wybory takimi prostackimi zagrywkami, to ubliża mojej godności, inteligencji, a skoro mi ubliża, to nie głosują na takiego kogoś. Niektórzy, a może większość politykierów chyba ma nas za debili. Ja nie czuję się debilem, a wy? Głos w sprawie akcji oblewania się wodą zabrała także Janina Ochojska. Jezuici dziękują Stowarzyszeniu Aspire za nominację. Wyzwanie przyjmujemy, a sami nominujemy Dominikanów i Franciszkanów. Do dzieła. Nam kropidło wystarczy, a jest z nami ktoś, kto ma świetny pomysł na wodę. Szanujemy wodę. Na świecie bardzo wiele kobiet po takie wiaderko wody musi iść godzinę. Wspierajmy dobre akcje pomocy w sposób mądry. Wylewajmy wodę, ale na niebie i pomagajmy innym. Dziękuję bardzo. Już za chwilę wybory samorządowe. Stołek burmistrza czy radnego będzie powodował, że wielu radnych ubiegających się o reelekcję lub kandydatów na burmistrza będzie brało udział w akcjach, biegach czy marszach wspierających niepełnosprawnych i potrzebujących. Każdy z nas stara się pomagać innym, jednak nie czyni tego dla poklasku i dobrze, żeby ci, którzy mają nas reprezentować, czynili tak samo. Przed nami czas, kiedy kandydaci będą opowiadać bajki i z pewnością będą lać wodę. Nie pozwólmy jednak, aby zauważono nas tylko raz na 4 lata i wybierzmy tych, którzy udowodnili, że znają się na dobrym zarządzaniu. Sąd uznał za niedopuszczalne zarządzania Bodziackiego. Klęskę poniósł burmistrz Bodziacki przed obiema instancjami wymiaru sprawiedliwości, próbując udowodnić, że mógł być jednocześnie członkiem komisji konkursowej, a później zatwierdzać jako burmistrz decyzję tej ostatniej. Zarówno Wojewódzki Sąd Administracyjny, jak i Naczelny Sąd Administracyjny uznały, że nadzór, czyli wojewoda, miał rację, uznając za niedopuszczalne powołanie przez Bodziackiego siebie samego na członka komisji konkursowej, mającej wyłonić kandydata na stanowisko dyrektora szkoły. Tym samym Bodziacki przegrał zarówno przed WSA, jak i NSA skargę, jaką złożył na wojewodę. Sprawa ciągnęła się przez ponad rok. Wszystko zaczęło się od zarządzenia burmistrza, który sam siebie powołał na członka komisji konkursowej. Komisja wybrała na dyrektora szkoły Leszka Sienkiewicza, a jej decyzję finalnie zatwierdził sam Bodziacki, ale tym razem już jako burmistrz. Podczas tego konkursu wystąpił zatem w dwóch rolach – członka komisji i organu, który zatwierdził pracę komisji. Takie postępowanie wywołało sprzeciw wśród mieszkańców Lubartowa. Najgłośniej protestowali rodzice oraz uczniowie szkoły, którą zarządzał Radosław Bożencki. Informowaliśmy o tym w sierpniu zeszłego roku. Sprawa konkursu na dyrektora drugiego liceum ogólnokształcącego od samego początku wywoływała wiele kontrowersji i sprzeciwów. Rodzice, jak i uczniowie nie chcą pogodzić się ze zmianą dyrektora. Uważają, że za Bożenckiego szkoła rozwijała się najlepiej od lat. Rada rodziców poskarżyła się w wojewodzie, twierdząc, że burmistrz nie mógł powołać sam siebie do komisji konkursowej. Tak jak obiecaliśmy, 23 lipca Rada Rodziców wystosowała pismo do pani wojewody lubelskiej z prośbą o anulowanie, wstrzymanie wszelkich czynności prawnych podjętych na podstawie zarządzenia pana burmistrza dotyczącego powołania komisji mającej wyłonić kandydata na stanowisko dyrektora drugiego liceum w Lubartowie. W dniu 13 sierpnia otrzymaliśmy odpowiedź od pani wojewody
dokładnie z upoważnienia pani wojewody podpisał to pismo pan Paweł Chrusiel, dyrektor Wydziału Prawnego Nadzoru i Kontroli. Z tego pisma wynika, że 8 sierpnia tego roku organ nadzoru wszczął postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności zarządzania pana burmistrza i o wyniku tego postępowania zostaniemy poinformowani do dnia 30 sierpnia. Tak więc w tej chwili jest sytuacja taka, że pani wojewoda najprawdopodobniej przychyli się do naszego pisma i stoimy teraz przed faktem, zastanawiamy się, co dalej i kto tym razem zostanie dyrektorem drugiego liceum ogólnokształcącego w Lubartowie. Nie czekając na dalsze losy i nie pozostawiając sprawy swojemu biegowi, Rada Szkoły drugiego liceum już wystosowała w dniu 14 sierpnia pismo do burmistrza miasta Lubartowa z prośbą o możliwość powierzenia obowiązków dyrektora panu Radosławowi Bożęckiemu. My jako Rada Rodziców również przychylamy się oczywiście do tej prośby i jeszcze dzisiaj takie pismo zostanie złożone przez nas, przez Radę Rodziców. No i o tym powie mój kolega. Więc w dniu dzisiejszym zostanie złożone do Urzędu Miasta 560 podpisów popierających prośbę Rady Rodziców o pozostawienie pana Radosława Bożęckiego na stanowisku dyrektora drugiego LO. Wiadomo, że toczy się zasadne postępowanie administracyjne i że pani wojewoda uchyli decyzję powołania komisji burmistrza z dnia tam stwierdzi nieważność konkursu. Więc 560 podpisów to są podpisy uczniów drugiego LO, to są podpisy rodziców drugiego LO oraz w nieznacznej części mieszkańcy Lubartowa. Jest bardzo dużo zainteresowanie sprawą powołania na dyrektora drugiego LO, jest duże zainteresowanie i mieszkańcy, społeczność Lubartowa żyją tym problemem. I bardzo by chcieli, żeby pan Bożęcki pozostał na tym stanowisku. Ze względu na to, co zrobił dla szkoły i jak szkoła w tej chwili, jakie szkoła ma wyniki. Także dzisiaj za chwilę 560 podpisów do Urzędu Miasta zostanie złożonych. O wynikach postępowania nadzorczego wszyscy zainteresowani w sprawie zostaną powiadomieni w terminie do 30 sierpnia. Dalszy ciąg zdarzeń był łatwy do przewidzenia. Wojewoda uchyliła decyzję Bodziackiego i o tym także informowała nasza stacja. Czujność rodziców pomogła wywalczyć sprawiedliwość. Konkurs, któremu niezgodnie z prawem przewodniczył burmistrz, został unieważniony. Nasza stacja otrzymała od Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego pismo z wyjaśnieniem, z jakiego powodu konkurs okazał się nieważny. Informujemy, że w dniu 27 sierpnia 2013 roku organ nadzoru stwierdził nieważność zarządzenia numer 6/491/2013 burmistrza miasta Lubartów z dnia 10 lipca 2013 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata i ogłoszenia terminu konkursu na stanowisko dyrektora drugiego liceum ogólnokształcącego imieniem Piotra Firleja w Lubartowie. Zdawało się, że wszyscy protestujący wywalczyli swojemu dyrektorowi powrót na wcześniej zajmowane stanowisko, bo przecież pomijając fakt, że przychodzili przed szkołą głosząc swoje zdanie i domagając się sprawiedliwości, konkurs został unieważniony. W nadziei żyli do piątku 30 września, podczas gdy tego dnia wszystko okazało się jasne. Po spotkaniu burmistrza Janusza Bodziackiego i Radosława Bożęckiego spotkaliśmy się z byłym dyrektorem, który po raz pierwszy od czasu ogłoszenia wyników konkursu zabrał głos w tej sprawie. Z tego, co donoszą media, wygląda na to, że zarządzenie burmistrza miasta Lubartów w sprawie powołania komisji konkursowej zostało uchylone, unieważnione. Z tego, co się dzisiaj dowiedziałem, burmistrz będzie się odwoływał jeszcze wyżej, ponieważ miałem dzisiaj spotkanie u pana burmistrza o godzinie 10. I cóż mogę w tym momencie tak na gorąco powiedzieć? No, myślę, że w szkole nic strasznego się tutaj nie stanie, ponieważ musi ktoś pełnić obowiązki w szkole i właśnie te obowiązki zostały powierzone pani wicedyrektor, pani Halinie Zdunek, która jest jeszcze wicedyrektorem dzisiaj, a
no od poniedziałku już jest nauczycielem, ale zgodnie z ustawą o systemie oświaty wskazany przez pana burmistrza nauczyciel będzie pełnił obowiązki dyrektora przez, no z tego co słyszę, 10 miesięcy, ale tu jeszcze nie jestem pewien. Informacje Bożenckiego potwierdziły się. Burmistrz poskarżył się na decyzję wojewody do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie. Mimo że skarga Bodziackiego wpłynęła do sądu 27 sierpnia 2013 roku, mimo że 19 grudnia 2013 roku zapadł wyrok, a nieco ponad miesiąc temu Naczelny Sąd Administracyjny uznał także, że Bodziacki nie miał racji, to o sprawie nie informowały żadne lubartowskie media. Jako pierwsi dotarliśmy do obszernego uzasadnienia oraz wyroku NSA. Jak już wcześniej wspomnieliśmy, sąd na rozprawie w dniu 19 grudnia 2013 roku oddalił skargę burmistrza. Bodziacki poszedł jeszcze dalej i odwołał się od decyzji WSA w Lublinie do Naczelnego Sądu Administracyjnego. NSA utrzymało wyrok WSA. Oznacza to, że Bodziacki przegrał najpierw w WSA, a później w NSA, a decyzja wojewody była jak najbardziej słuszna. Co zatem zauważył WSA, a co Naczelny Sąd Administracyjny uznał za słuszne? Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w Wydziale III na rozprawie w dniu 19 grudnia 2013 roku sprawę ze skargi burmistrza miasta Lubartów na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody lubelskiego z dnia 27 sierpnia 2013 roku w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia numer 6/491/2013 z dnia 10 lipca 2013 roku oddala skargę. Czytamy w sentencji wyroku. Zarządzeniem z dnia 10 lipca 2013 roku burmistrz miasta powołał komisję konkursową w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora liceum ogólnokształcącego. Zarządzeniem tym burmistrz powołał siebie na przewodniczącego komisji jako członka komisji przedstawiciela organu prowadzącego szkołę. Rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 23 sierpnia 2013 roku wojewoda lubelski stwierdził nieważność wyżej wymienionego zarządzenia burmistrza miasta. Zdaniem organu nadzoru zakwestionowane zarządzenie zostało wydane z istotnym naruszeniem artykułu 36a ust. 6 i artykułu 5c punkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty. W związku z paragrafem 2 rozporządzenia ministra edukacji narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej. Czytamy w uzasadnieniu wyroku. Wojewoda wskazał, że burmistrz nie mógł powołać sam siebie do komisji konkursowej. Bodziacki skarżąc tą decyzję podniósł, że jednym z uprawnień burmistrza jako organu jest reprezentowanie lokalnej wspólnoty samorządowej w sferze publiczno-prawnej. Obejmuje to nie tylko sferę stosunków cywilnoprawnych i administracyjno-prawnych, lecz również reprezentację w tym przypadku w komisji konkursowej. Bodziacki starał się przekonać sąd, że ustawodawca, a dokładnie przepis o komisji konkursowej, nie zabrania mu występować w podwójnej roli. Przepis ten nie zawiera w żadnej mierze wyłączenia lub ograniczenia dla organu burmistrza co do jego obecności w składzie komisji konkursowej. Również przepisy wykonawcze rozporządzenia ministra edukacji narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej nie zawierają takiego wyłączenia. Zatem w opinii skarżącego uznać należy, że dozwolona jest obecność organu prowadzącego szkołę burmistrza w składzie komisji konkursowej. Czytamy w skardze Bodziackiego. W tym samym piśmie Bodziacki podniósł, że tu kolejny cytat. Burmistrz bierze udział w działaniach urzędu gminy i podejmuje decyzje wielokrotnie władcze. Ponadto Bodziacki zarzucił wojewodzie w skardze brak bezstronności oraz brak obiektywizmu, a jego zdaniem wojewoda dopuścił się złamania zasady prawdy obiektywnej. Wojewoda nie wdawał się w polemikę z Bodziackim i w odpowiedzi na szereg zarzutów wskazał, że podtrzymuje stanowisko, które skarży Bodziacki. Wojewódzki Sąd Administracyjny 19 grudnia 2013 roku, odnosząc się do skargi Bodziackiego, stwierdził, że skarga podlega oddaleniu, gdyż zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze jest zgodne z prawem. WSA uznał działania Bodziackiego za niedopuszczalne. Sąd orzekający w niniejszej sprawie uznał za prawidłowe stanowisko organu nadzoru przedstawione w zaskarżonym rozstrzygnięciu, uznające za niedopuszczalne powołanie przez burmistrza siebie samego na członka komisji konkursowej,
mającej wyłonić kandydata na stanowisko dyrektora szkoły. Czytamy w uzasadnieniu wyroku. Odpowiedź na pytanie, czy sam podmiot powołujący komisję konkursową, organ, może być członkiem komisji jako przedstawiciel tego organu, jest stosunkowo prosta, jeżeli brać pod uwagę wyłącznie przepis. Artykuł 36a ust. 6 punkt 1 i wyłącznie wykładnię gramatyczną tego przepisu. Odpowiedź ta może być tylko negatywna, ponieważ nie można być przedstawicielem samego siebie. Pojęcie przedstawicielstwa niezależnie od tego, czy rozpatrywać je jako pojęcie języka prawnego, czy jako języka potocznego, zakłada rozdzielność podmiotu, który jest przedstawicielem od podmiotu, który jest przez przedstawiciela reprezentowany. Uzasadniał dalej sąd. Ani burmistrz, ani inny organ wykonawczy innego rodzaju jednostki samorządu terytorialnego nie może powołać samego siebie na członka komisji konkursowej, mającej wyłonić kandydata na stanowisko dyrektora szkoły. Zauważył w dalszej części uzasadnienia sąd. Skoro organowi prowadzącemu szkołę powierzono rolę podmiotu oceniającego prawidłowość działania komisji konkursowej przez zatwierdzenie lub unieważnienie konkursu, sprzeczne z ideą bezstronności i przejrzystości byłoby łączenie ról członka komisji konkursowej i podmiotu, który ocenia prawidłowość postępowania i zatwierdza albo unieważnia wynik jej pracy. Wyrok oraz uzasadnienie WSA nie zadowoliło Bodziackiego i zdecydował się podważyć tym razem wyrok WSA. Miesiąc temu, a dokładnie 12 sierpnia, Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną Bodziackiego. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie przewodniczący sędzia NSA Jolanta Rajewska, sędzia NSA Jan Paweł Tarno, sędzia WSA Przemysław Szustakiewicz, protokolant sekretarz sądowy Julia Huzyńska, po rozpoznaniu w dniu 12 sierpnia 2014 roku na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej burmistrza miasta Lubartów od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 19 grudnia 2013 roku, sygnatura akt 3 SA przez LU 764 przez 13 w sprawie ze skargi burmistrza miasta Lubartów na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody lubelskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia oddala skargę kasacyjną. Czytamy tym razem w sentencji wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego. O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy burmistrza Janusza Bodziackiego i zadaliśmy wedle życzenia burmistrza drogą mailową następujące pytania. Jak pan skomentuje fakt, że przegrał pan przed Naczelnym Sądem Administracyjnym apelację w sprawie byłego już dyrektora Bożyńskiego? Uzasadnienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego rozwiewa wszelkie wątpliwości, że mógł pan zasiadać w komisji. Po co zatem złożył pan kasację do Naczelnego Sądu Administracyjnego? Kto zapłaci za rok poświęcony za spór sądowy, który skazany był na niepowodzenie? Czy nie będzie tak, że za pracę radcy prawnego, który przygotował skargę, a później kasację, opłaty sądowe zapłacą podatnicy? Jednak do chwili zamknięcia edycji nie uzyskaliśmy na nie odpowiedzi. Okazuje się, że w sporze wojewoda Bodziacki to nadzór miał rację. Tak, w ostatnim czasie pojawiła się informacja, w sumie wyrok mówiący o tym, że wojewoda przyznał, czy sąd, Naczelny Sąd Administracyjny, Wojewódzki Sąd Administracyjny wydał potwierdzenie, że wojewoda miał rację w sprawie, o której pani pyta. No cóż, to cóż można dodać? Jeżeli sąd tak uznał, potwierdził decyzję pana wojewody, to znaczy, że pan wojewoda miał rację i tutaj raczej już nie powinniśmy mieć żadnych skrupułów, nic w tym momencie więcej komentować, tylko przyznać rację kilku organom, które podjęły ją w taki, a nie inny sposób. Więc wojewoda miał rację. Czy zatem ustawa o systemie oświaty jest tak trudna, że muszą tymi kwestiami zajmować się sądy? No nie, oczywiście, że nie. No, tutaj był prosty temat. Ustawa jest jasna, jest przejrzysta. Możemy przeczytać w niej bardzo jasno sprecyzowane fakty. Jeżeli byśmy chcieli cokolwiek tutaj interpretować, to oczywiście możemy. Natomiast w tym przypadku no, interpretacja też była jednoznaczna. No, nie można było być adwokatem, sędzią we własnej sprawie. No i tak to wszystko się zakończyło. Ustawa jest jasna, przejrzysta, czytelna, więc nie można inaczej jej jakby odczytywać, odbierać tak, jak jest napisana. I w tej sytuacji mamy wynik, jaki mamy. Jak pan skomentuje fakt, że sprawa konkursu trafiła aż do Naczelnego Sądu Administracyjnego?
No, dla mnie to bardzo dziwna sprawa. Ja powiem tak, jestem zszokowany tą sytuacją. Uważam, że nie powinno się to zdarzyć. No, nie możemy sobie na to pozwolić jako miasto z uwagi na to, że znowu jesteśmy słynni. Jak nie z jednej sprawy, to z drugiej sprawy. Oczywiście znowu wszyscy mnie pytają, moi znajomi, co się znowu w Lubartowie dzieje. Jak nie bociany w zimie, to znowu po raz kolejny spór z wojewodą. No, taka sytuacja nie powinna być miejscem. My powinniśmy jako Lubartów słynąć z bardzo pozytywnych rzeczy. My mamy wspaniałych ludzi, my mamy wspaniałą kulturę, sport, my mamy wspaniałych mieszkańców. Z tego powinniśmy korzystać, z sukcesów, pokazywać te sukcesy, cieszyć się tymi sukcesami. A niestety, no jest to, jesteśmy przedstawiani jako, słyniemy z tych spraw związanych z tym, że zawsze w ostatecznym momencie wojewoda musi podejmować decyzje za naszych włodarzy w pewnych kwestiach. Tu należy też wspomnieć jeden bardzo ważny element, czyli koszty. Ta sprawa, jak mniemam, pociągnęła za sobą jakieś koszty, jeżeli chodzi o podatników, czyli nas wszystkich, więc wszyscy za to płacimy. Totalnie nie powinno być takiej sytuacji, nie powinniśmy sobie na to pozwolić. Jeżeli ja bym był burmistrzem, jeżeli zostanę burmistrzem, to taka sytuacja się na pewno nie zdarzy, nie powtórzy i nie narażę kogokolwiek na tego typu negatywne odczucia, czy też tego typu koszty. O tym, że Bodziacki postępuje wbrew przepisom, jako pierwsi mówili rodzice. Burmistrz nie wsłuchał się w owe podpowiedzi i brnął w błędną decyzję coraz głębiej. Jako druga interweniowała wojewoda, która uchyliła niezgodną z prawem decyzję. Bodziacki jednak wszedł w zaparte. Poskarżył się najpierw na wojewodę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a później na ów sąd do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Na szczęście od decyzji NSA nie ma już możliwości odwołania. I miejmy nadzieję, że zamiast na chodzenie po sądach, ostatnie 2 miesiące burmistrz spożytkuje na pracę dla mieszkańców Lubartowa. Firma Ekotrans rezygnuje z wywozu odpadów. Od miesiąca zarówno w Lubartowie, jak i w okolicznych gminach występowały opóźnienia w odbiorze odpadów. Co ciekawe, na ulicach miasta i okolicznych miejscowości, zamiast śmieciarek z napisem Ekotrans, pojawiły się samochody, których właścicielem jest związek międzygminny. Okazuje się, że od miesiąca odpadów ze wskazanych terenów nie wywozi już firma Ekotrans, która uznała, że opłaty za usługę wywozu odpadów są zbyt niskie. Według dyrektora Olesiejuka cena wywozu odpadów już niebawem będzie wyższa. Nasza stacja w poniedziałek wystąpiła do związku z pytaniami związanymi z wywozem odpadów. Niestety dyrektor Olesiejuk, aby odpowiedzieć na niezbyt skomplikowane pytania, potrzebował aż 4 dni. W międzyczasie zdążył jednak powiadomić jeden z portali internetowych, że będzie drożej, a w przyszłości należy zróżnicować opłaty za śmieci. Decyzje z pewnością nie zapadną przed wyborami. Wszak w związku zasiadają zarówno wójtowie ubiegający się o reelekcję, jak również 2 kandydatów na burmistrza Lubartowa. Jak już wspomnieliśmy, dyrektor związku musiał mieć kilka dni na odpowiedź. Jakby było tego mało, zażądał jej w formie pisemnej. Naszej stacji udało się dopytać przewodniczącego zgromadzenia związku, czyli Janusza Bodziackiego, o to, co dzieje się w związku. Jak wygląda obecnie sytuacja odbioru odpadów w Lubartowie? Jak wygląda sytuacja odpadów? No, ze smutkiem stwierdzam, że nie wszyscy chcą się włączyć do systemu. To ma decydujące znaczenie nasza ułomność, bo chyba tak mogę powiedzieć, ułomność prawa, jeszcze różne interpretacje nie dają tego komfortu dla wszystkich stron, dla nas, organizatorów systemu, jak również naszych mieszkańców, zarządców, takiego komfortu, że wiemy na pewno jak jest. To myślę, że Państwo o tym wiecie, bo jest luka, jeśli chodzi o organ wydający decyzję, bo to jest takie naturalne, że w przypadku naszym związek organizuje system, to zarząd związku jako organ wykonawczy zgromadzenia powinien wydać decyzję. Jest zarząd związku, jest organem egzekucyjnym i to jest zapisane w prawie, natomiast przeoczenie, czy nie wiem jak to nazwać, spowodowało, że w ustawie nie znalazł się zarząd związku jako organ uprawniony do wydania decyzji, więc to i system prawny, natomiast tak jak mówię, dużym problemem niestety w związku jest nasze miasto, bo głównie my przysporzamy problemów systemowi. W tej chwili oczekujemy na rozstrzygnięcie
zaskarżonej decyzji ustalającej opłaty na decyzję samorządowego kolegium odwoławczego, bo jeden z podmiotów odwołał się od decyzji wydanej przez burmistrza ustalającej opłaty. Natomiast powiem Państwu, bo to też obserwujemy, niestety przetargi publiczne niosą za sobą duże niebezpieczeństwo, jeśli chodzi o wycenę tego przedsięwzięcia, czy tej usługi przez różne podmioty, w tym wykonawców. Przedsiębiorcy w tym przetargu wystartowali chyba z takiego pułapu, że jeden z nich nie wytrzymał pracy systemu. Została rozwiązana z nim umowa i w części obszarów, w części sektorów radzimy sobie własnymi siłami związku. Oczekujemy na nowelizację przepisów, to też nam w dużej części pomoże. Zupełnie dla mnie niezrozumiały jest zakaz zlecania tym podmiotom, które na pewno robiły to inaczej, a mam przeświadczenie, że lepiej, bo jest zakaz na przykład zlecania swoim zakładom gospodarki komunalnej. I w Polsce też jest prawie 2000 podmiotów, które nie mogą świadczyć usługi. Konkurencja na rynku jest różna, bo powiem Państwu, przykład naszego związku pokazał, że trudno jest oszacować może przedsiębiorcy ilość śmieci, bo rzeczywiście one są nieco rozbieżne od czy oceny przez przedsiębiorców, bo w naszym przypadku związek dobrze w specyfikacji wyszacował ilość odpadów, natomiast przedsiębiorcy trochę się przeliczyli, mając chyba nadzieję, że będzie ich mniej, tych śmieci. Mówił Pan tutaj o ekotransie, Panie Burmistrzu. Ponieważ ja jestem tak trochę na odległość, nie jestem członkiem zarządu, to nie chciałbym może, jeśli jest potrzeba, to gdzieś tam przy następnym spotkaniu podamy szczegóły, być może jest potrzeba spotkania ze związkiem komunalnym, ale mam tą wiedzę, że jedną z firm została rozwiązana umowa. Ale czy Pan Burmistrz może powiedzieć, czy jest to ekotrans? Jeżeli tak, to dlaczego ekotrans nie jeździ, nie odbiera? Pani redaktor, została rozwiązana umowa, natomiast jeśli ta informacja jest niewystarczająca właśnie z jakiego powodu, nie, to przekażę to panu dyrektorowi czy przewodniczącemu zarządu, żeby szczegółowo Państwa poinformował, bo oni na bieżąco zarządzają tą kwestią. W takim razie jaka jest alternatywa? Jeżeli ta firma nie odbiera odpadów, jedna z firm, to ją zastąpi? Znaczy, no, zauważcie Państwo, że odpady są odbierane od mieszkańców, ale zastępujemy je własnymi siłami. Mamy związek komunalny, mamy zakład zagospodarowania odpadów wyposażony w sprzęt i radzimy sobie. Inaczej niż szefostwo związku, które mimo obietnic burmistrza zwlekało z udzieleniem odpowiedzi, o wiele bardziej rozmowny i zorientowany był przedstawiciel firmy Ekotrans, który już w zeszłym tygodniu podzielił się z nami informacjami, dlaczego zerwał umowę ze związkiem. Dlaczego firma Ekotrans rozwiązała umowę ze związkiem? No, wiele czynników było, nawet to, że były niejasności w zapisach, nie specyfikacji umowy, ilości odpadów nie pokrywały się z zamówieniem, nie było znanych innych danych w stosunku do praktyki, więc wiele rzeczy się złożyło i oprócz tego, no dlatego między innymi zostało to rozwiązane. Jakie stawki powinny być za wywóz odpadów? Proszę Panią, za tą działkę informacji nie odpowiadam, nie wiem jakie powinny być. Co ustali Rada Miasta, czy Rada jednej, czy drugiej gminy w związku, czy wspólnie związek to ustali, jakie stawki, my na to nie mamy wpływu. Wiadomo, rzeczą jest, że na pewno stawki są za niskie. Miasto założyło, że ma być to 6 zł. Czy to wystarczająca kwota? Niech pani porówna sobie stawki odbioru odpadów w Lublinie po tych samych stawkach. Są deponowane odpady w tych samych instalacjach, dochodzi transport, rozrzucenie w terenie i za jaką pracę wykonują firmy w Lublinie. Może Pan się też dodzwonić do firmy Sita czy Comeco i potwierdzić informację, czy jest to 6 zł, czy to jest przykładowo 12 i więcej.
Także rozwiałem chyba pani wątpliwości, myślę, czy ceny są prawidłowe, skalkulowane, czy też nie. Tak jak już wcześniej wskazywaliśmy, po 4 dniach oczekiwań doczekaliśmy się odpowiedzi od dyrektora Olesiejuka. Telewidzom pozostawiamy ocenę, czy odpowiedzi są wyczerpujące. Dlaczego są opóźnienia w odbiorze odpadów? Opóźnienia w odbiorze odpadów występują sporadycznie. Odbierający odpady uzasadniają je awariami sprzętu. Kto obecnie odbiera odpady? Odpady z nieruchomości zamieszkałych na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej odbierane są obecnie przez ATK Recycling, Ekotrans spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Zakład Zagospodarowania Odpadów w Lubartowie. Dlaczego firma Ekotrans rozwiązała ze związkiem umowę? Rozwiązanie umowy przez firmę PHU Ekotrans nastąpiło z przyczyn leżących po stronie tej firmy i miało związek z większą niż szacowana masą odpadów odbieranych w sektorze 6. Jakie są koszty związku związane z wywożeniem odpadów? Ponieważ umowy zawarte przez związek obejmują odbiór i zagospodarowanie odpadów, nie jesteśmy w stanie określić kosztów poszczególnych składników usługi, między innymi kosztów wywożenia odpadów. Zawierający umowę określali cenę łączną tych usług. Koszty odbioru i zagospodarowania odpadów w pierwszym półroczu 2014 roku wyniosły 1 444 481 zł 3 grosze. Zarówno władze związku, jak i przedstawiciel firmy Ekotrans są zgodni, że będzie drożej. Rok temu, kiedy zakończyło się postępowanie przetargowe, burmistrz Radosław Szumiec cieszył się jednak z zupełnie czegoś innego. Podkreślał, że firmy startujące w przetargach wstrzeliły się niemal idealnie w propozycje związku. Propozycje, które jak się okazało, nie wytrzymały próby czasu. Ja powiem tak, ja osobiście się bardzo cieszę jako przewodniczący zarządu związku, że udało się, ja tak myślałem, że będzie, rozstrzygnąć już w pierwszym przetargu wszystkie sektory i tak się stało. W 6 sektorach żeśmy uzyskali cenę poniżej proponowanej specyfikacji, w 1 sektorze tylko żeśmy przekroczyli o 4000 z kawałeczkiem, jeśli chodzi o to budownictwo wielorodzinne, ale to się również mieści w granicy błędu, więc mogę dzisiaj śmiało stwierdzić i nawet się chyba pochwalić, że ten przetarg został rozstrzygnięty. Znam takie samorządy, które trzykrotnie już podchodzili do przetargów i zawsze gdzieś tam 1, 2, 3 sektory im zostawało i borykają się z tym problemem dzisiaj. Ja już dzisiaj mogę powiedzieć, że 28 z przedsiębiorcami podpisujemy już umowy na wywóz tych śmieci, także już mogę troszeczkę spokojniej spać, jeśli chodzi o odpady, że uda się w normalny sposób, zgodnie z przepisami, wejść w ten trudny okres, no i nową rzecz, jaką są śmieci, aczkolwiek spodziewam się różnych problemów. Mam nadzieję, że do rozwiązania. Powiem jeszcze tylko tyle, że w 4 sektorach wygrała firma ATK Recycling z Radomia i w 3 sektorach firma Ekotrans. O szczegółowach myślę, że tutaj pan prezes Marzenda nam powie. No i właściwie tyle, chyba że państwo macie jeszcze pytania, jeśli chodzi o odpady, bardzo chętnie odpowiem. Dziękuję bardzo. O tym, że opłaty za śmieci zostały niewłaściwie skalkulowane, mówił podczas konsultacji Jacek Tomasiak. Jego argumentacja jednak nie trafiła do władz związku i miasta. Przedstawiciele tych instytucji obiecywali, że po rozstrzygnięciu przetargów ceny zostaną obniżone. Wszyscy znamy tą cenę, ale chcemy wygrać. Więc nie patrzymy, no gdybyśmy dali wszyscy po 6 zł, prawda? Zakładając, chociaż to inny sposób, no to kto? Nikt by nie wygrał, trzeba by robić jakieś dogrywki. Natomiast zasadą uczestnictwa w takim przetargu jest danie jak najniższej ceny, żeby wygrać. Więc nie mogę dać więcej jak 6, ale to wszyscy wiedzą, że nie mogę, więc ja mogę dać 4, ale ja sobie policzę, że mogę dać 3,20, prawda? I to w ten sposób ma działać. Natomiast my jesteśmy zobowiązani przepisami ustawy o zamówieniach publicznych na określenie przed i podanie w momencie otwarcia kopert z ofertami, że zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia taką kwotę. I tyle. To jest nasz obowiązek. Bez tego nie możemy nic zrobić. I ten obowiązek wyliczymy sobie
podjęciu uchwał o wysokości opłat. Natomiast jeśli przedsiębiorca, wiedząc, że nie może dać więcej jak te przysłowiowe 6 zł, skalkuluje, że jemu się opłaca za 3,20, podpiszemy z nim umowę, to po podpisaniu umowy zgromadzenie związku na wniosek zarządu powie tak, 3,20 do tego kosztu obsługi systemu, tam powiedzmy 20 groszy i punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, które również musimy utworzyć, też ileś tam groszy kosztuje i taką opłatę ustalamy. Czyli tak to działa. Czyli na dzień dzisiejszy nie mamy się co martwić o podwyżce, tylko na razie się martwimy tym, co mamy. Tym, co mamy, tak. No, ale... tak o to mi chodziło, no właśnie o to mi chodzi. Ja jeszcze jedna rzecz, bo nie mogę się zgodzić z wypowiedzią pana radnego Wereszczyńskiego niestety, dlatego podtrzymuję ten wniosek. I na komisji też będę opiniował, żebyśmy to zobowiązali związek do wprowadzenia tych zmian, które tutaj dzisiaj proponujemy. Natomiast dlaczego się z tym nie zgodzę również? Ponieważ, proszę państwa, jeżeli ja słyszę taki argument, że cena jest dobra, bo to jest 6,10, a jak spojrzymy na gminy naokoło, to jest cena porównywalna zaproponowana przez te uchwały, to my mamy taką prostą odpowiedź, że te gminy, a przepraszam, a Firlej uchwalił stawki o 40% wyższe niż wszystkie pozostałe gminy. I proszę państwa, jeżeli patrzę, co się dzieje w Firleju, a w Firleju dzisiaj się dzieje taka rzecz, że bardzo prędko zmieniają uchwały, bo zobaczyli, że być może policzyli dokładnie koszty wywozu swoich odpadów i okazało się, że ceny u nich są za wysokie. Więc żeby nie mieć zadymy powiatowej, bo w powiecie okazuje się, że to no jeden z wyższych cen, to bardzo szybko zmieniają uchwały, żeby dostosować się do średniej 6,10. Ale jeżeli słyszę taką właśnie argumentację, to ja jestem przekonany do tego, że przy tworzeniu tych uchwał, niestety, panie dyrektorze, nikt tego nie policzył. A jeżeli pan chce powiedzieć, że to jest policzone, to niech mi przynajmniej pan odpowie, nie wiem, jedną podstawową rzecz. Ile średnio śmieci jest w Ostrowie Lubelskim na mieszkania? W tamtym sektorze? Ile jest w Niedźwiadzie na mieszkańca? Ile jest w Lubartowie na mieszkańca? Ile jest w gminie Lubartów? Bo wydaje mi się, że powinien pan to na pamięć znać. Natomiast chciałem powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy, że zwróćcie uwagę, że dzisiaj instytucje, które zbierały odpady od wszystkich mieszkańców, to po pierwsze, od wszystkich mieszkańców, plus musiały wziąć zaliczkę za te osoby, które nie płacą czynszów, czyli wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, miały opłatę na poziomie 7,05, w zależności, która wspólnota, która spółdzielnia mieszkaniowa. Za śmieci nieposegregowane, za śmieci, do których był doliczany gruz, wielkogabaryty, szkło, frakcja mokra, liście odebrane, zieleń odebrana, wszystko było w tej cenie, i gruz, wszystko. Wszystko było w tej cenie zliczone i widać było, że można to było w jakiś taki sposób skalkulowane. Przy takich konsultacjach, a to pytanie jest zadawane drugi albo trzeci raz, no warto by było, żeby ktoś nam powiedział, słuchajcie, zrobiliśmy to uczciwie i nie macie czego się obawiać, bo w Ostrowie koszty transportu wyszły takie, a nie inne, a na przykład w Lubartowie, jeżeli ja słyszę tą argumentację od radnego Wereszczyńskiego, który mówi, że trzy razy śmieciarka pojawi się w tygodniu, przy 20 śmietnikach, a raz na 2 tygodnie pojawi się ta sama śmieciarka i te same wozy, które będą odbierać przy 5,5 tysiąca domostw, no to moi drodzy, to przemnóżmy sobie koszt jeżdżenia i zatrzymywania się co 20-30 metrów raz na 2 tygodnie, a przemnóżmy sobie również koszt dojechania do 20 paru śmietników do wspólnoty spółdzielni mieszkaniowej i będziemy mieli odpowiedź, gdzie będzie taniej, a gdzie będzie drożej. No nie da się tego inaczej policzyć. Jeżeli ktoś używa innych liczb i stara się przekonać takimi argumentami, to powodzenia przy takim liczeniu i powodzenia z taką uchwałą śmieciową, jak dzisiaj nam proponujecie. Ja osobiście uważam, że stawka 10 zł przy niesegregowaniu również, że jest za niska. Ale ja uważam, że jest za niska. Nie? Natomiast no, znajdźcie się państwo w sytuacji, gdy ustalamy te stawki, no to co zrobimy 30 zł? Bo ktoś nie chce segregować i tak dalej? To już sobie wyobrażam, co by dzisiaj tutaj było. Jak widać, decyzje, które zapadły w zeszłym roku, nie zostały dokładnie przeanalizowane, a stawki określone w uchwałach odbiegały od rzeczywistych kosztów.
Rozwiązanie umowy przez Ekotrans dotknie w najbliższych dniach mieszkańców domków jednorodzinnych z Lubartowa i okolic. Związek na swoich stronach umieścił nowe harmonogramy wywozu odpadów. Wynika z nich, że w części domów odpady zostaną odebrane o prawie 2 tygodnie później. Jak pan ocenia zamieszanie z firmą Ekotrans? W ogóle nie jestem zaskoczony. Podczas konsultacji z zeszłego roku pewne rzeczy wspominałem, natomiast jeżeli chodzi o samo Ekotrans, wiemy, że cena jest, ja uważam, może nie tyle, że wiemy, ale uważam i będę podtrzymywał to zdanie, które wygłaszałem wcześniej, jest to źle skalkulowana cena. Już ponad rok temu burmistrz Szumiec przyznał, że stawki zaproponowane za wywóz odpadów są zbyt niskie. Brak dokładnych kalkulacji spowodował, że rok od rozstrzygnięcia przetargów jedna z firm zrezygnowała z wywozu odpadów. Okazuje się także, że nowa cena za śmieci powinna być o wiele wyższa. Miejmy nadzieję, że jeszcze przed wyborami przewodniczący związku Janusz Bodziacki wraz z przewodniczącym zarządu związku Radosławem Szumcem poinformują nas, ile zapłacimy za śmieci. Bodziacki przegrywa z internautami. Sprawa, jaką wytoczył burmistrz Lubartowa dwóm internautom, mogła się dla nich zakończyć nawet więzieniem. Po 5-miesięcznym procesie sąd nie zgodził się z oskarżeniami Bodziackiego, jakie przeciwko mieszkańcom Lubartowa, publikującym na łamach internetu, podnosił podczas sprawy sądowej i jednego z nich uniewinnił, przeciwko drugiej osobie umorzył postępowanie. Burmistrz musi także pokryć koszty procesu, bo zarzuty zawarte w prywatnym akcie oskarżenia okazały się bezzasadne. W zeszłym tygodniu informowaliśmy o sporze sądowym, jaki toczył Bodziacki z wojewodą, a później z Wojewódzkim Sądem Administracyjnym. Przypomnijmy, że burmistrz Lubartowa poskarżył się nawet do Naczelnego Sądu Administracyjnego. W odpowiedzi, jaką przesłał do naszej redakcji w piątek rano, przyznał, że czynności związane z zaskarżeniem wyroku realizowane były przez radcę prawnego Urzędu Miasta w ramach swoich obowiązków. Oznacza to, że spór prowadzony był przez radcę prawnego pracującego w Urzędzie Miasta. Nie minął tydzień od naszej publikacji, a inny sąd, bo lubartowski, wydał wyrok w sprawie, jaką wytoczył, tym razem prywatnie, burmistrz dwóm internautom. O tym, że taka sprawa toczy się przed lubartowskim sądem, informowaliśmy w kwietniu. Rekolekcje przedświąteczne nic nie pomogły, akt oskarżenia nie został wycofany. Okazało się, że zarówno opinie ekspertów, jak i oskarżonego internauty w pełni poparł sąd. Był pan jednym z dwóch internautów pozwanych do sądu przez burmistrza Janusza Bodziackiego. Jak ta cała sytuacja wpłynęła na pana życie? No niestety bardzo negatywnie. Pan burmistrz bardzo jasno sugerował, z kim ma do czynienia. Wprawdzie nie wymieniał nazwiska, no ale niestety wszyscy wiedzieli, jak również wiedział mój pracodawca obecny, który no, nie był zadowolony z całej tej sytuacji. Trudno mu się w tym momencie dziwić, ponieważ jego pracownik został posądzony o popełnienie przestępstwa. No nie wpływa to dobrze na wizerunek, prawda? Natomiast ja osobiście też odczuwałem tak różne nieprzyjemne sytuacje, osoby z różnych środowisk, no nie będę mówił z kim związanych, no ale dawały mi do zrozumienia, że no jestem osobą dla nich niepożądaną. Czy ten pozew był dla pana zaskoczeniem? Tak jak mówiłem w czasie naszej rozmowy, w momencie, gdy dowiedziałem się o tym pozwie, to było ogromne zaskoczenie. No, trudno się dziwić, że byłem zaskoczony i zdziwiony, gdy zadaje się pytanie burmistrzowi miasta, osobie publicznej, osobie, która mieni się, prawda, osobą transparentną. No, dla mnie to było oczywiste, że powinienem odzyskać odpowiedź. No, tak jak odpowiedziała córka pana burmistrza, no takiej samej odpowiedzi oczekiwałem od niego samego. Powtórzę, od funkcjonariusza publicznego, burmistrza miasta Lubartów, który z definicji narażony jest na zadawanie trudnych pytań i na odpowiadanie na te pytania. Także tak, dla mnie było to ogromne zaskoczenie. Czy obawiał się pan o przebieg rozprawy? Też powtórzę, tak jak mówiłem w naszej poprzedniej rozmowie, ufałem cały czas w mądrość i sprawiedliwość polskiego wymiaru sprawiedliwości. I to przyświecało mi przez cały ten proces. Ufałem, że sąd rozstrzygnie to w swojej mądrości, rozstrzygnie to w 100% obiektywnie i przyznam szczerze, nie zawiodłem się. Wiem już, że sprawa właśnie się zakończyła. Tak, wyrok zapadł w miniony czwartek. Zostałem całkowicie uniewinniony przez sąd i summa summarum tyle mogę na ten temat powiedzieć. Nie wolno mi mówić, jakie było uzasadnienie, nie komentuję tego wyroku.
Jedynie pan burmistrz, tak jak apelowałem, mógł wystąpić o jawność, i jak, mimo że deklarował w pewnych mediach, że będzie występował o jawność, to nie wystąpił i sprawa jest cały czas tajna, także mogę tylko powiedzieć, że sąd mnie uniewinnił. Jak pan przyjął informację o tym, że pan wygrał? No, ulga, tak? Ulga i potwierdzenie tego, że można, że sądy w Polsce są sprawiedliwe. Czy będzie pan żądał jakiegoś zadośćuczynienia bądź odszkodowania? Zastanawiam się nad tym, bo tak jak pan burmistrz oczekiwał ode mnie ogromnych przeprosin, tak ja zostałem jakby narażony na pewien uszczerbek. No, pracuję tam, gdzie pracuję. Nie wpłynęło to pozytywnie na moją pracę, aczkolwiek no, zastanawiałem się na tym, ale chyba jednak nie. Chyba, tak jak mówiłem, ja panu burmistrzowi wybaczam i odpuszczam. Ja nie jestem osobą zaciekłą, nie chcę się na kimkolwiek mścić. No, wybaczam jakby tę pomyłkę panu burmistrzowi Bereckiemu. Czy będzie się pan odwoływał od wyroku sądu? Zwróciłem się do sądu o uzasadnienie wyroku. Co ciekawe, burmistrz Lubartowa startował z Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości. Sprawę zaś założył w oparciu o przepis kodeksu karnego, którego likwidacji domagają się posłowie właśnie PiSu. W innych krajach cywilizowanych, demokratycznych, takich jak na przykład Francja, nie ma możliwości ścigania dziennikarzy za zniesławienie. Również w krajach anglosaskich, na przykład w Wielkiej Brytanii czy w Kanadzie, aczkolwiek formalnie istnieją przepisy dotyczące zniesławienia, to jednak z nich się nie korzysta, preferując tu ścieżkę postępowania cywilnego przeciwko mediom. O komentarz w sprawie poprosiliśmy kandydata na burmistrza Krzysztofa Paśnika. No, jestem ogólnie zaskoczony, zniesmaczony całą sytuacją, mając na uwadze to, że ludzie, którzy sprawują tutaj władzę w mieście, troszeczkę inaczej mówią jak osoby, których partie reprezentują, czy stosowali z ich list. Na przykład w 2012 roku pan Adam Hoffman, rzecznik Prawa i Sprawiedliwości, chciał wykreślenia z kodeksu karnego artykułu 212, który ogranicza wolność słowa. Natomiast pan burmistrz, który, przypomnę, startował z list Prawa i Sprawiedliwości, no, w jakiś sposób przez te sytuacje, o których tutaj panie pyta, przez te sytuacje działa odmiennie. Więc należało zadać pytanie, czy jest to w jakiś sposób jedna linia, czy też odmienne poglądy pan burmistrz ma na działanie jakby partii, z której list startował. Co ważne, pytując, czy pracując dla lokalnej społeczności, będąc osobą publiczną, no, jesteśmy oczywiście oceniani, jesteśmy analizowani, nasze zachowania i nasza praca jest przez społeczeństwo, naszych wyborców komentowana. Więc nie zawsze są pozytywne oceny. Wiele osób ma go odmienne zdanie na różne tematy z nami związane, więc trzeba się poddać tym ocenom, wiele razy ocenom negatywnym, po to, aby w przyszłości poprawić swoje działanie, zauważyć problemy naszych mieszkańców, naszych wyborców. Więc cała sytuacja jest dla mnie bardzo dziwna, powtarzam. I no cóż, no, będąc burmistrzem, czy osoba, która chce być burmistrzem, czy rządzić, kierować, być gospodarzem tego miasta, no, musi się zgodzić na krytykę, nie może zamykać ust innym osobom. Warszawa swoje, a Lubartow swoje. Centrala chce likwidacji przepisów, w oparciu o który lubartowscy działacze samorządowi wywodzący się nomen omen z PiS ścigają internautów. Przeciętny wyborca, który chciałby głosować na PiS, nie ma pewności, że osoby, które w Lubartowie reprezentują struktury samorządowe PiS, nie poszły własną drogą. Bodziacki przegrał sprawę i musi zapłacić koszty procesu. Wyrok nie jest prawomocny, a sam burmistrz będzie się ubiegał o kolejną kadencję. Zapewne internauci już wiedzą, jak zagłosują. Pytanie musimy zadać sobie także i my sami, czy z pewnością chcemy, aby na czele naszego miasta stała osoba, która w przypadku zbyt odważnego pytania uzna, że wolność słowa się skończyła i artykuł 212 kodeksu karnego z pewnością nauczy nas pokory. We wrześniu dużo się działo w sferze kulturalnej. 1 września w szkołach zabrzmiał po raz pierwszy po wakacyjnej przerwie dzwonek rozpoczynający rok szkolny 2014-2015.
Warto również przypomnieć, iż 1 września jest to data symboliczna i bardzo ważna dla każdego z nas, gdyż tego dnia przypada rocznica wybuchu II wojny światowej. Uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego rozpoczęły się mszą świętą. Następnie uczniowie, nauczyciele oraz rodzice przenieśli się do szkół, aby uroczyście powitać nowy rok szkolny. Z naszą kamerą odwiedziliśmy Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej oraz Zespół Szkół nr 2 w Lubartowie. W uroczystościach udział wzięli m.in. starosta lubartowski Fryderyk Puła oraz przedstawiciel marszałka województwa lubelskiego Krzysztof Paśnik, absolwent lubartowskiego RCZ. Jest mi niezmiernie miło, że mogę tu dzisiaj z Państwem być i w imieniu pana marszałka województwa lubelskiego Sławomira Sosnowskiego, który skierował do Państwa kilka słów w związku z rozpoczęciem roku szkolnego, odczytać okazjonalny list. Tym bardziej jest mi miło, że jestem absolwentem tej szkoły. Witam wszystkich serdecznie. Zaczynamy rok szkolny 2014-2015. Witam rodziców, wychowawców, nauczycieli i tak jak powiedział przed chwilą kolega, przede wszystkim uczniów. Uczniów klas pierwszych Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 i Technikum Zawodowego szczególnie. Jest to rzeczywiście dla Was pierwszy rok. Życzę Wam, żeby całej grupie, a jest Was ponad 260 osób, żeby wybór zawodu, którego dokonaliście, sprawdził się. Ja 31 raz jestem na tym placu, 31 raz rozpoczynam rok szkolny. Kiedyś to była Zespół Szkół Zawodowych nr 1, od kilku lat RCZ w różnych rolach, jako nauczyciel przedmiotów zawodowych, przez rok kierownik kształcenia praktycznego, później dyrektor, teraz już starosta. Jeżeli będziecie do tych wyzwań, które nowoczesny czy współczesny rynek stawia przed Wami, przygotowani, będziecie mogli znaleźć dobrą, sympatyczną, dobrze płatną pracę i tego Wam życzę. Ale także niestety przykra niespodzianka czeka na kierowców, którzy będą okazjonalnie korzystać z ulicy 1 Maja w Lubartowie. 5 września droga ta została zablokowana, a kierowcy muszą korzystać z kłopotliwych objazdów. Znaki drogowe informujące o zakazie wjazdu zostały ustawione 5 września. Mimo iż prace przy kanalizacji na ulicy 1 Maja trwają od jakiegoś czasu, nikt informacji o całkowitym zablokowaniu drogi nie podał. Najgorzej sytuację znoszą rodzice, którzy przywożą dzieci do szkoły podstawowej nr 3. Jak twierdzi jedna z mam, dowiezienie dziecka na godzinę 8 graniczy z cudem. Proszę mi powiedzieć, czy remont, który znajduje się tutaj na ulicy 1 Maja, to duże utrudnienie dla kierowców? Bardzo duże, tym bardziej, że to jest koło szkoły, więc nie ma jak nawrócić i rano w tych godzinach takich, gdzie dziecko ma na 8, prawda, lub po odbiorze nawet, przy odbiorze, no jest problem, bo dużo kierowców jednak wozi dzieci i jest ogólnie ciężko. Ciężko wycofać, ciężko nawrócić, bo nie ma miejsca. A proszę mi powiedzieć, czy jadąc tutaj po drodze widziała Pani jakieś ostrzeżenia, że jest remont i jest zamknięta ulica? Szczerze mówiąc, to nie zwróciłam uwagi, ale chyba nie ma. Z tego, tam w sumie widziałam, z boku coś tam jest, ale to tak w sumie trzeba wjechać dopiero w uliczkę, wtedy widać, że coś się dzieje. O tym, że droga jest zablokowana, informuje znak zakaz ruchu. Niestety jest on ustawiony zaledwie kilkadziesiąt metrów przed miejscem robót, co powoduje, że kierowcy jadą ulicą do końca i tam dopiero zawracając powodują duże zamieszanie, a co za tym idzie i zagrożenie, na przykład dla dzieci, które wychodzą ze szkoły i muszą przejść na drugą stronę jezdni, aby dotrzeć do domu. Proszę mi powiedzieć, czy remont, który tutaj znajduje się na ulicy 1 Maja, jest dużym utrudnieniem dla kierowców? Ja uważam, że bardzo dużym, dlatego że ja do przychodni chciałam dojechać, nie ma żadnego znaku, nawet nie wiedziałam, że coś takiego się tutaj dzieje, więc muszę iść na piechotę, w deszcz.
Proszę mi powiedzieć, czy remont drogi, który znajduje się tutaj za panią, to duże utrudnienie dla kierowców? No w pewnym sensie na pewno tak, dlatego że nie ma informacji. Przyjechałam tutaj, teraz musiałam gdzieś szukać w danym momencie parkingu. I to było tak na chybcika, że tak powiem. Trzeba gdzieś dojść, trzeba zawrócić. No jest, w pewnym sensie na pewno tak. Czyli jadąc tutaj po drodze nie widziała pani żadnych znaków informacyjnych? Nie, być może były, nie jestem tego pewna, ale ja nie zauważyłam. Jak usłyszeliśmy, znaki informujące o zakazie ruchu są ustawione w miejscu, gdzie nie są dostatecznie widoczne dla kierowców. Utrudnienia w ruchu potrwają jeszcze jakiś czas, więc kierowcy niestety muszą uzbroić się w cierpliwość. W środę 24 września w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbyła się konferencja Trzeźwa Rodzina filarem aktywnego społeczeństwa. Organizatorem spotkania było stowarzyszenie Klub Abstynenta Nadzieja w Lubartowie. W środę w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbyła się prezentacja projektu Trzeźwa Rodzina filarem aktywnego społeczeństwa. Projekt podejmuje działania w zakresie zapewnienia równych szans dla osób i rodzin dyskryminowanych lub poszkodowanych, w tym grup szczególnie narażonych na wykluczenie i marginalizację społeczną, m.in. z powodu uzależnienia od alkoholu. Dzisiaj przedstawiamy projekt pod tytułem Trzeźwa Rodzina filarem aktywnego społeczeństwa. Jest to projekt, który jest finansowany przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich i jest to projekt, który odpowiada na potrzeby osób, które mają kłopot z uzależnieniem bądź też z uzależnieniem członka rodziny. Projekt jest ofertą kompleksową, czyli zakłada pomoc rodzinie, w której strukturach znajduje się osoba uzależniona, zwłaszcza rodzinie wychowującej dzieci. Pomoc specjalistyczną, ale też pomoc opartą o grupy wsparcia, o samopomoc, o wolontariat rodzinny. Można powiedzieć, że koncepcja projektu właśnie dotyczy tego, żeby angażując rodzinę w aktywny udział, jeżeli chodzi o społeczność lokalną, pozwolić jej na pełen rozwój, na zintegrowanie się ze środowiskiem lokalnym, na poczucie, że przynależy do społeczeństwa. I tak naprawdę cel główny projektu tego dotyczy. Jeżeli chodzi o zadania projektu, to tutaj mamy zadania podzielone na etapy. Projekt jest 3-letnim projektem, zaczynamy w tym roku, kończymy dopiero w 2016. I dzięki temu mamy czas na to, żeby po pierwsze najpierw objąć pomocą wszystkie rodziny potrzebujące, zwłaszcza ze względu na to, że w ich strukturach znajduje się osoba uzależniona. I tutaj będziemy oferować tym rodzinom zarówno terapię rodzin, jak też będziemy oferować im pomoc dla ich dzieci. Mamy założenie, że będziemy prowadzić grupę socjoterapeutyczną dla dzieci starszych oraz klub malucha, czyli takie wczesne wspomaganie rozwoju dziecka od najmłodszych lat, więc tutaj mamy taką ofertę skierowaną do właściwie wszystkich grup wiekowych, jeżeli chodzi o rodzinę. Mamy też z założenia zaplanowane warsztaty dla par i małżeństw, w których znajduje się osoba uzależniona. I są to warsztaty również cykliczne, z założenia nastawione na to, żeby poprawić w rodzinie komunikację, żeby poprawić w parze najpierw komunikację, żeby przewartościować pewne idee rodziny, żeby rodzina mogła dokonać rekonstrukcji więzów, które zostały naruszone na skutek uzależnienia i wpływu uzależnienia na system. Mamy też zaplanowane warsztaty dla całych rodzin. Są to warsztaty wakacyjne, gdzie rodziny wyjeżdżają razem ze swoimi dziećmi i tam też są prowadzone różnego rodzaju formy i aktywności wspierające cały system rodzinny. Jednym z elementów projektu jest również taki aspekt duchowy. Tutaj zaplanowane są działania związane z rozwojem duchowości, trzeźwienia i są to zadania związane z na przykład z pielgrzymką do Lichenia, czy do Częstochowy, czy do Kalwarii. To, co jest też ważne, a właściwie ostatecznym efektem tego projektu ma być powstanie trzeźwościowego Centrum Wspierania Rodziny. I to trzeźwościowe Centrum Wspierania Rodziny ma być odpowiedzią na główne zapotrzebowanie tutaj w naszym mieście i powiecie, ponieważ w związku z tym, że został zlikwidowany w 2013 roku punkt interwencji kryzysowej, a wcześniej, rok wcześniej oddział terapii uzależnień, można powiedzieć, że w tym momencie w naszym mieście nie mamy systemowego wsparcia dla osób uzależnionych, a już nie mówię o tym, że nie mamy systemowego wsparcia dla rodzin osób uzależnionych.
Taka jest idea projektu. Miejmy nadzieję, że oddźwięk będzie wyrażał zainteresowanie i zapotrzebowanie i potwierdzi nasze założenia i naszą ideę, że taka forma oddziaływania jest niezbędna wręcz tutaj w naszej społeczności lokalnej. No jak wiemy, problem alkoholizmu, jeśli chodzi o teren miasta Lubartowa, czy nawet innych terenów okolicznych, miejscowości, istniał i istnieje. Tylko teraz chcemy znaleźć odpowiednie środki na to, żeby sobie z tym w jakiś sposób poradzić. Nie? Między innymi jest to ten projekt, który właśnie daje ogromne możliwości skorzystania osób, które są zagrożone wykluczeniem społecznym, które mają problem z utrzymaniem abstynencji. Dlatego tutaj ten projekt obejmuje swoją pomocą całą rodzinę, łącznie z dzieciakami. Będą mogły skorzystać z tego osoby współuzależnione, nie tylko jak do tej pory, gdzie realizowaliśmy tylko projekty takie dla osób uzależnionych stricte. Chciałabym właśnie zapytać, kto w takim razie będzie mógł wziąć udział w tym projekcie? W tym projekcie będzie mógł udział wziąć praktycznie każdy, kto jest zainteresowany leczeniem, czyli robieniem coś ze sobą, ze swoim uzależnieniem. No, taką podstawą jest to jest przyznanie się do tego, że jestem osobą uzależnioną, nie? Gdzie ta bariera wstydu nam towarzyszy bardzo często i tutaj przełamanie tej bariery jest takim największym mankamentem właśnie. No właśnie, bo tak mnie zastanawia, czy ludzie uzależnieni będą się zgłaszali do Państwa, czy Państwo będziecie szukać takich ludzi? To znaczy właśnie dlatego dzisiaj organizujemy tą konferencję taką, która jest poświęcona informacji, nie? Informacji takiej, która gdzieś, żeby samorządy gmin informowały w swoich miejscach zamieszkania osoby, które gdzieś dotyka ten problem. I żeby takie osoby mogły się do nas zgłaszać właśnie. Zgłaszać my z naszej strony dajemy tutaj wiele form takich, z których będą mogły skorzystać. Czyli będzie to opieka psychologa, psychoterapeuty, będą różnego rodzaju warsztaty. Także to tylko zależy właśnie od osób zainteresowanych, które wykażą wolę uczestniczenia w tym projekcie. Nie? Czyli ten projekt tak naprawdę jest otwarty dla wszystkich.